Proszę Państwa, chciałem dzisiaj Państwa zapoznać z najnowszym naszym produktem, czyli książką majora Zbigniewa Sujkowskiego Bitwa o Warszawę. Losy tej książki, tak jak już opisywałem to na blogu, są tragiczne i zagadkowe. Nie wyobrażam sobie, że w jakimś innym kraju źródła dotyczące wydarzenia takiego jak Powstanie Warszawskie są traktowane przez urzędników państwowych tak lekceważąco jak ta książka. Danuta Francki, córka majora Sujkowskiego, który zginął w tragicznych okolicznościach w latach 50. w Kanadzie, wydała tę książkę najpierw własnym staraniem, za własne pieniądze, a następnie rozpoczęła pielgrzymkę po instytucjach państwowych, próbując kogoś tą książką zainteresować. Wszyscy odpowiedzieli jej odmownie. A nie chodziło o to, żeby wydać książkę, chodziło o to, żeby ją sprzedać, żeby sprzedać niewielki w sumie nakład. Nikt tego nie chciał zrobić. Ja lekkomyślnie, dlatego że to jest bardzo trudna praca, którą zwaliłem na kolegów, podjąłem się wydania tej książki. Trwało to dość długo, bo tak naprawdę od sierpnia do lutego, albo może nawet od lipca do lutego, zanim wszystko udało się poprawić i zrobić tak, jak należy, a i tak jest tu trochę błędów. Książka majora Sujkowskiego, Bitwa o Warszawę 1944, pisana w Londynie na podstawie meldunków przychodzących z Warszawy walczącej, na podstawie relacji osób, które przybywały do Londynu, jest pierwszą monografią powstania. Nie ma jej w żadnej bibliografii, w żadnej uczonej dysertacji napisanej przez profesorów, doktorów habilitowanych i magistrów historii. Ona nie istnieje. Dlaczego nie istnieje? Tego tak naprawdę nie wiem. Dlatego, że książka Sujkowskiego jest pisana bez emocji. Jest książką bardzo dokładną. Jest książką, której metodologię można porównać do metodologii pracownika zakładu jakiegoś nauk ścisłych. I to jest tak rzeczywiście, dlatego że Sujkowski był geologiem. Jego ojciec był z kolei rektorem Szkoły Głównej Handlowej. No to proszę Państwa, a Danuta Francki, jego córka, jest chrześnicą Józefa Piłsudskiego. To są okoliczności, które sprawiają, że urzędnik niepodległej ojczyzny, ja już nie mówię, że powinien wstać, niech sobie siedzi, ale powinien się zainteresować tą książką. A żaden się nie zainteresował. Musiała to zrobić prywatna oficyna, z widokiem na zyski oczywiście, ponieważ prywatni wydawcy myślą o zyskach, tacy jak ja. A nie o tym, by uszczęśliwić ludzkość, nie o tym, żeby zrobić coś dobrego dla ojczyzny, bo ku chwale ojczyzny póki co to Muzeum Powstania Warszawskiego, proszę Państwa, wypuszcza kolorowanki i wycinanki dla dzieci. To jest skandal. Książka Sujkowskiego jest książką tak naprawdę naukową. Ja może pokażę, jak wyglądają wykresy związane z, które są nieodłączną częścią opisu walk trwających w poszczególnych dzielnicach. Tu macie Państwo zestawienia liczbowe, obszarowe, areału, jaki znajdował się pod kontrolą powstańców i pod kontrolą Niemców, a także jak to się wszystko zmieniało. Mamy bardzo dokładne mapki, pracowicie rysowane. Tylko te rzeczy zwróciły uwagę urzędników Muzeum Powstania Warszawskiego, reszta została zlekceważona. Tak jak mówię, książka pisana bez emocji, z wielkim chłodem, a przez to moim zdaniem bardzo wartościowa, bo Sujkowski jest ostatnim człowiekiem, który by ulegał jakimś presjom albo formułowałby nieodpowiedzialne, oskarżycielskie sądy, jak to się często zdarzało niektórym uczestnikom walk powstańczych, albo takim osobom, które za uczestników walk powstańczych się uważały. Ja, proszę Państwa, będę jeszcze o tym mówił. Chciałbym tylko dzisiaj powiedzieć kilka słów wstępu na temat tej książki, że ona jest, że można ją kupić, że jest to pierwsza monografia Powstania Warszawskiego nie ruszona ręką historyka, nie pozostawiona w zasadzie sama sobie, bez opracowania, bez omówienia, bez
przypisów, prócz tych, które nadała, które umieściła w tej książce córka autora i sam autor. Szczerze Państwa zachęcam, bo to jest relacja na żywo, widziana z pewnego oddalenia i omawiająca zarówno okoliczności, jak i postaci z wielką rzeczowością. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia.